Witam serdecznie szczęść, Boże, kto ma uszy do słuchania, Niechaj słucha. Ewangelia według Świętego Łukasza. Gdy wysłannicy Jana odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście zobaczyć na pustyni? Czcinę kołuszącą się na wietrze, Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego, Oto w pałacach królewskich przebywają ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytkach. Ale co wyszliście zobaczyć, proroka? Tak, mówię wam nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano. Oto posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotował ci drogę. Powiadam wam bowiem, między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana. Lecz najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż On. I cały lud, który go słuchał, a nawet celnicy, przyznawali słuszność Bogu, przyjmując Chrzest Janowy. Faryzeusze zaś i uczeni w prawie udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od Niego. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w tym tekście Jezus trzykrotnie pyta się tłumu zgromadzonego na pustyni. Co wyszliście zobaczyć. To jest tłum obserwatorów, tłum ludzi, którzy chcą zobaczyć tego, którego się już nie da zobaczyć, bo siedzi w więzieniu. Jan Chrzciciel jest już w więzieniu za to, co głosił, został uwięziony. Uwięziony został za prawdę. Więc Jezus przejmuje um, ten tłum. I głosi temu tłumowi. Głosi słowa, po, po których oni przestali być tylko i wyłącznie obserwatorami. Biernymi obserwatorami, ale weszli czynnie w to dzieło, którym jest głoszenie Słowa Bożego, głoszenie Królestwa Niebieskiego. Jezus przyrównuje Jana chrzciciela do czciny kołyszącej się na wietrze. Nie wiem, czy Was to zdziwiło. Ale mnie tak Skąd się wzięła ta czcina kołysząca na wietrze i to na pustyni? Co ona tam robi? Przecież tam nie ma wody, to jest pustynia. Oczywiście Jezus porównuje Jana Chrzciciela do obrazu. Ten obraz nie jest rzeczywisty. Nie można go zobaczyć tak oczami fizycznymi, tylko bardziej to jest przypowieść, porównanie. Czcina oznacza Symbolizuje Izraela. Trzcina nie jest y, mocna, jest słaba, bo w środku jest pusta i łatwo ją złamać. Ale kiedy ma w sobie y, tą wodę, kiedy jest blisko wody, to narośnie i to naprawdę dość wysoko, jest piękna, choć słaba, to jednak piękna, wysoka. I i zobaczcie, że Jezus jest, jest sługą Pańskim, który przychodzi po to, żeby nie łamać nadłamanej czciny, czyli Izraela. A został on złamany, nadłamany przez grzech, przez zerwanie przymierza z Bogiem. Jezus przynosi nowe przymierze i pokazuje, że Jan nie jest złamany. Nie jest jak, jak złamana, nadłamana czcina, tylko jak piękna, wysoka czcina, którą kołysze wiatr na pustyni. I to już jest cud, to już jest znak. Bo Jan Chciciel ma w sobie Ducha Świętego. Już od początku, przed swoim narodzeniem, kiedy był w łonie swojej mamy Elżbiety, to kiedy Maryja przyszła do Elżbiety, to Duch Święty stąpił na Elżbietę i, i na Jana Chciciela. I Jan Chciciel jest mocny, jest silny, jest kimś wyjątkowym. Nosi miękkie szaty, jest ubrany w dziwne szaty. No tak, rzeczywiście, nosił sierść, nosił odzienie z sierści wielbłądzie. To nie był styl tamtych czasów. Ludzie tak nie wyglądali, tak się nie ubierali. To był styl Eliasza. Eliasz się tak ubierał. A Eliasz to jest prorok Boży. To jest człowiek pełen mocy, czynił wiele znaków i cudów, został porwany do nieba. Jest kimś wyjątkowym. Ale dlatego, że Bóg go uczynił takim wyjątkowym. A nie dlatego, że on sobie taki freestyle, jakiś taki performers sobie zrobił. Nie wiem, założę sobie teraz takie takie ciuchy, i teraz wrzucę sobie to na YouTube'a, i będę miał jakiś followersów, subskrybentów, którzy będą mnie podziwiać, chodzić za mną. Obserwować mnie będą na Instagramie czy gdziekolwiek indziej, no jestem znany, nie? Z tego jestem znany, że ubrałem się w jakieś fajne szmatki ciuszki. Jezus mówi: Nie, 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 nie. Oto w pałacach królewskich przybywają ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytkach. Jan chrzciciel taki nie jest. Co wyszliście zobaczyć? Proroka? Tak, mówię Wam, nawet więcej niż proroka. Właśnie to jest człowiek, o którym napisano. Przygotuję ci drogę. Ja mam głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę panu. On jest tym głosem. Ale go tam nie ma. Siedzi w więzieniu. I ci ludzie, słuchając Jezusa, z, z takiego biernego bycia tam na tej pustyni, stają się czynnymi uczniami. Najpierw Jana, bo przyjmują chrzest od uczniów Jana. Przypomnijmy sobie ten fragment. I cały lud, który go słuchał, a nawet celnicy przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy. Nie bezpośrednio od Jana, bo Jan siedział wtedy w więzieniu, ale od, od jego uczniów, którzy tam chcili. I była nadal kontynuowana posługa Jana. I Jezus tam przybywał ze swoimi uczniami i uzdrawiał i czynił znaki, cuda. Jego uczniowie chrzcili też. Uczniowie Jezusa, ale pojawia się tam taka grupa ludzi, którzy nie chcą zrezygnować z tego, że są obserwatorami. Mowa o farzeuszach i uczonych w prawie. Faryzeusze zaś i uczeni w prawie udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od niego. Nadal stali się obserwatorami, nie uwierzyli, nie weszli w relacje, popatrzyli, może kliknęli na przycisk, nie lubię. Może zhejtowali, może nawet stali się subskrybentami tego konkretnego kanału, ale nie stali się uczniami. My często nie stajemy się uczniami, kiedy czytamy Biblię, czytamy Pismo Święte i nic z tym nie robimy. Nie wprowadzamy w czyn tego, co usłyszeliśmy. Często też nie stajemy się uczniami, tylko i wyłącznie obserwatorami, kiedy idziemy na msze, a nie przystępujemy do sakramentów. Jesteśmy w kościele, ale jakbyśmy, ale jakbyśmy nie byli w kościele, bo nie bierzemy czynnego udziału. Zresztą Jezus w dalszej części swojej mowy będzie im wyrzucał, tym ludziom, że nic nie robicie z tym, co otrzymujecie z tą łaską. Jeszcze raz, to jest takie fajne stwierdzenie: Udaremniacie zamiar Boży względem samych siebie. Nie przyjmując tego, co jest zgłoszone, bo przyszliście tylko i wyłącznie zobaczyć, popatrzeć. Dlatego codziennie, jak nagrywam ten filmik, to cytuję Słowo Boże: kto ma uszy do słuchania niechaj słucha. Bo nie tylko mamy patrzeć, ale także słuchać i naśladować tego, który, który jest Panem i Zbawicielem naszym, który przyszedł po to, żeby nas podnieść. Nie tylko tego, który przychodzi zrobić jakąś sztuczkę, nie wiem, jakiś znak, cud, żeby zrobić coś, coś, coś co będzie kontrowersyjnego, żeby powyrzucać na przykład stoły w świątyni pańskiej. A to jest ciekawe, nie? Na to kliknę, to popatrzę, zobaczę, co tutaj ma nam do powiedzenia ten i tamten człowiek. O, to jest kontrowersyjne, lubimy kontrowersje, dlatego idziemy za kontrowersjami. Nie, nie chodźmy za kontrowersjami, za tym, co jest cudowne, co jest jakieś wspaniałe, tylko stańmy się uczniami tego, który nam został dany, czyli Kościoła. Kościół jest nam dany i stańmy się uczniami Kościoła. Zacznijmy poznawać naukę Kościoła, ale niekoniecznie nie, 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 nie Tą, która jest związana z jakimiś takimi, wiecie, jakimiś no, kontrowersjami. Piekło, demon, diabeł. Szukajmy łaski. Łaski, która jest często niewidzialna, ukryta w takich zwykłych sakramentach, nudnych sakramentach, schowana. Zobaczcie, że wiele kanałów na YouTube, które zajmują się tematyką właśnie tej cudowności, jakichś takich, Dziwnych rzeczy, kontrowersji, ma bardzo wielu obserwatorów. Tłumy tam się gromadzą, nie? No i co ci to da? Cóż, co żeście wyszli zobaczyć na pustyni? Co co, co, co oglądasz? Co, czego szukasz? Na, na czym zawieszasz swoje oko? Bo to może być nawet pornografia, bo to może być. Coś złego, coś co jest oparte na złu, cierpieniu, na byle jakości, na szpanerstwie. Co ci to da, że będziesz bieg, biegła za jakimś człowiekiem, który może jest nawet celebrytą, znanym z czegoś, lubianym? Stan się uczniem kościoła. Kościół jest dzisiaj wyśmiewany, poniżany. Oczywiście kościół cierpi. Cierpi, bo, bo w kościele są ludzie, którzy są złamani grzechem, są takimi trzcinami, złamanymi. Nie tylko nadłamanymi, ale już złamanymi. I no i, no i wiecie, my jesteśmy jak naczynia połączone. Jak jeden grzeszy, to inni cierpią. In, inni członkowie kościoła cierpią i biorą na siebie pokutę. Tego, który zgrzeszył ciężko. I, I kościół dzisiaj jest odrzucany. Kto dzisiaj chodzi do kościoła, żeby posłuchać? Bardziej, żeby popatrzeć. Turyści często tak mają, że wchodzą do kościoła, popatrzą, popatrzą, wow, ale piękne. Porobią sobie zdjęcia, ale przechodząc koło Jezusa, nie zobaczą tego. No właśnie, nie zobaczą tego, który nie. nie, nie nie łamie czciny nadłamanej, który jest Zbawicielem, i jak to już zostało napisane, i udaremniają zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując tego, co jest dane tych sakramentów, tego chrztu, i tych sakramentów tajemniczenia i tych innych, uzdrowienia, tego wszystkiego, co Bóg nam daje przez sakramenta, co jest łaską Bożą. Bo przyszliśmy tylko popatrzeć. Jak nie ma nic fajnego do patrzenia, to ja już dalej nie oglądam. Bo to jest nudne, bo to już jest słabe, nie? Co żeście wyszli zobaczyć? Na co otwierasz swój wzrok? A na co otwierasz swój słuch? Tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem. I pozdrawiam.